Przygotowania do meczu z Arką Gdynia, każdy o tym doskonale wie, są bardzo krótkie z tego względu, że teraz tych meczy rozgrywaliśmy w krótkim czasie sporo, bo i spotkanie u siebie z Sandecją, wyjazdowe z GKS-em Tychy, teraz dwa dni przerwy i mecz z Arką Gdynia, także przede wszystkim to regeneracja po podróży i po tym ostatnim meczu ligowym, niestety nieudany w naszym wykonaniu. No i dzisiejszy rozruch przed jutrzejszym bardzo ważnym spotkaniem z Arką Gdynia. To tak pokrótce, jeżeli chodzi o przygotowania. Nic wielkiego nie robiliśmy na zajęciach. Teraz w tak krótkim czasie nie da się wielu rzeczy zmienić. A też robiąc coś na siłę można więcej popsuć niż poprawić. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację kadrową, to ona jest dobra, jeśli można mówić o sytuacji dotyczącej tych zawodników, którzy byli w ostatniej kadrze meczowej, bo jeżeli byśmy popatrzyli tak na sytuację ogólnie, jeżeli chodzi o zespół, no to widać brak niestety Mariusza Zasady w tej podstawowej jedenastce. Na pewno też duże szanse na grę miałby Irek Brożyna i tego zawodnika też na pewno nam brakuje, chociaż to jest młody piłkarz. No i brak Andrzeja Bledzewskiego. Absolutnie tutaj nie uważam, że jakiekolwiek zarzuty mam do postawy Olka Ptaka, bo uważam, że w bramce spisuje się bardzo dobrze. Są to bramkarze, którzy bronią na równym, jednakowym poziomie, ale no też nie można tego pominąć, że Andrzeja Bledzewskiego nie ma i zanosi się na to, że może go nie być do końca rundy, bo tam badania lekarskie wykazują jeszcze inne problemy, nie tylko te, które miał z mięśniem łydki, ale również jakieś problemy pojawiają się, jeśli chodzi o kolano. Więc tutaj może się okazać, że tego zawodnika nie będziemy mieli do końca sezonu, więc kwestia w bramce to będzie kwestia Olka Ptaka i Budzika. Natomiast pozostali zawodnicy, no to tak jak powiedziałem, są zdrowi, gotowi, nikt nie musi pauzować za kartki, nie mamy żadnych innych absencji, także kadra będzie bardzo podobna, ta meczowa, do tej, która ostatnio była na meczu w Tychach. I wolałbym dzisiaj odpowiadać na pytania, jeżeli panowie takowe macie, to wolałbym się ustosunkować do pytań, które ewentualnie będą padały pod moim adresem. To może jeszcze, przepraszam, trenerze, zanim do pytań, to jeszcze może kilka słów tylko na temat rywala, bo na pewno też oglądaliście Arkę, oni też nie zaczęli najlepiej sezonu. No nie zaczęli najlepiej sezon, na pewno można powiedzieć, że jest to nasz sąsiad w tabeli, chociaż ta tabela dalej jest bardzo spłaszczona i ona się będzie bardzo, bardzo, ale to bardzo jeszcze tasować, ale niewątpliwie jest to drużyna, która jest naszym sąsiadem, nie pamiętam dokładnie ile Arka ma punktów, chyba 5, my 4, więc no jeżeli chcemy się w tej tabeli piąć w górę, no to ja nie muszę mówić, co musimy zrobić tutaj, czy co powinniśmy zrobić tutaj w sobotę. Rywal na pewno bardzo fajny, bardzo dobry. Już od kilku sezonów Arka chce wrócić do Ekstraklasy i w mojej ocenie będzie to drużyna. Pomimo tego, że dzisiaj ma tyle punktów, ile ma, jest nisko w tabeli, to bezwzględnie będzie to zespół, który będzie się liczył w walce o Ekstraklasę. Tam są dobrzy piłkarze, jest młody, ambitny, dobrze pracujący trener. Zespół, który chce grać w piłkę, zespół, który też preferuje bardzo podobny styl gry do naszego i na pewno musi to przynieść efekty wcześniej czy później, jestem o tym przekonany. Zresztą myślę, że wszystko to, co tam w Arce się dzieje, to dzieje się właśnie w tym kierunku, żeby ta drużyna właśnie pieła się w górę. Myślę, że mecz powinien stać na dobrym poziomie, bo gwarancją tego jest to, że spotkają się oba zespoły, które preferują taką techniczną piłkę, ale w mojej ocenie, jeśli miałbym pokusić się o takową, to spośród tych wszystkich zespołów, z którymi graliśmy do tej pory, to dla mnie będzie to najbardziej wymagający rywal, drużyna, która na pewno najwyżej zawiesi nam poprzeczkę, jeżeli chodzi o mecze ligowe. Te dotychczas rozegrane. Trenerze, chciałem zapytać się o Grześka Barczaka, bo wiem, że został zgłoszony do rozgrywek pierwszej ligowych. To znaczy, że już będzie w kadrze na mecz z Arką? Nie, Grześka Barczaka na pewno na
mecz z Arką nie będzie w kadrze. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że ja to jeszcze raz chcę powtórzyć, w momencie, kiedy przychodziłem do Miedzi Legnica, to jak gdyby to nie były moje decyzje o tym, że niektórzy zawodnicy z klubu odchodzili, a niektórzy zostali przesunięci do zespołu rezerw i jak gdyby nie chcę tego tutaj jak gdyby podważać, czy o tym mówić, czy tego komentować, bo klub ma prawo takie decyzje podejmować. Ludzie, którzy tutaj klubem zarządzają, zdecydowanie bardziej, lepiej znają realie i wiedzą, co tutaj się działo w Miedzi Legnica niż ja, człowiek, który przychodził z zewnątrz. Natomiast jedna sprawa nie ulega tutaj żadnej dyskusji, że jeżeli ktoś w zespole rezerw się wyróżnia, ktoś w zespole rezerw gra dobrze, a ja mam stały kontakt z Piotkiem, trenerem rezerw, to taki zawodnik będzie trafiał do pierwszego zespołu. Ja też mam na to zgodę pana prezesa Dadeło, bo wszystko musi się odbywać w konsultacji z prezesem. Prezes jest tutaj głównym szefem, głównym dowodzącym i mam zielone światło, że jeżeli będą się zawodnicy rezerw wyróżniać, to ja ich mam brać do pierwszego zespołu. A Grzesiek się wyróżnia, trener tutaj jak gdyby bardzo dobrze go opiniuje. Ja też oglądałem przedostatnie spotkanie rezerw, które grali tutaj na miejscu i Grzesiek się faktycznie w tym meczu wyróżniał i pewnie w tym tygodniu po meczu z Arką trafi do nas na treningi do pierwszego zespołu, a wtedy będzie można mówić o tym, że jest szansa, żeby się znalazł w kadrze na następne spotkanie ligowe. Natomiast na pewno zabieramy na stałe Wojtka Kulasę, to ten zawodnik będzie z nami na stałe trenował w pierwszym zespole. Jest to pierwszy z chłopaków, który jak gdyby w naszej ocenie tutaj zasługuje na to, żeby z nami zaczął trenować, ale też będą się pojawiali następni, bo miałem wczoraj taką informację od trenera, że też w tym temacie się chce ze mną spotkać w przyszłym tygodniu, żeby właśnie te rzeczy uzgodnić, bo to się musi odbywać w sposób taki naprawdę bardzo przejrzysty i sprawiedliwy, że faktycznie ci zawodnicy, którzy tam grają najlepiej, a rezerwa, no my się możemy tylko od nich uczyć, jakie oni osiągają wyniki, a jakie my, tak? Rezerwa 3 mecze, 9 punktów, także tutaj trener na pewno ma chłopaków, którzy robią postępy i będziemy chcieli tych zawodników w pierwszym zespole sprawdzać. Tak, tylko jeżeli tu jesteśmy właśnie przy tej kwestii straconych goli, to ja naprawdę chciałbym, żeby panowie wiedzieli o jednej sprawie, że to absolutnie, absolutnie nie jest wina tylko i wyłącznie tych zawodników, którzy grają w bloku obronnym. To nie jest wina Szymona Zgardy, Tomka Midzierskiego, Kevina LaFransa czy Adriana Woźniczki. Absolutnie tak nie jest. Czy Olka Ptaka. Na to pracuje niestety cały zespół. Gdzieś każda bramka ma swój początek. Gdzieś to źródełko, które potem zamienia się w niechlubny wodospad, ono ma swój początek. I absolutnie nie jest tak, że to, że myśmy stracili dużo bramek, bo faktycznie straciliśmy dużo bramek, że to jest winą naszego bloku obronnego. To jest wina całego zespołu, moja wina naszej gry po prostu obronnej, jeżeli chodzi o cały zespół. I to po prostu trzeba zmieniać. Natomiast na pewno brak Mariusza Zgardy powoduje sytuację taką, że Mariusza Zasady powoduje sytuację taką, że na przykład Adrian Woźniczka, który zdecydowanie lepiej czuje się jako środkowy obrońca, jest przesunięty na lewą stronę i tam niestety jakość gry Adriana nie jest taka, jaką dawał na środku obrony. I to nie dlatego, żeby tam nie umiał grać, tylko dlatego, że on też potrzebuje czasu, żeby się przestawić, bo to nie jest taka klasyczna gra bocznego obrońcy. Tam są pewne jeszcze inne zadania, które trzeba w meczu wykonywać, no i też Adrian potrzebuje na to po prostu czasu. Tak? Więc gdyby Mariusz był, Zasada, a Adrian grałby na środku obrony, tak to było w sparingach, Midzierski grałby na prawej obronie tak jak gra i byłaby kwestia Szymona Zgardy, możliwości gry Irka Brożyny, to na pewno ten blok obronny funkcjonowałby pewnie inaczej. Na pewno ja też bym miał jakieś inne pole manewru, ale absolutnie przyczyna porażek i ilość straconych bramek nie tkwi w tej formacji i nie tkwi w osobie bramkarza. Absolutnie nie. Tutaj odpowiedzialność spada na
cały zespół, a największa na mnie jako trenera. Ja to muszę zmienić, muszę sobie z tym poradzić, a nie mogę narzekać, że brakuje. Ja nigdy przed kamery, przed mikrofony nie wyjdę i nie powiem, że brakuje mi takiego zawodnika, takiego zawodnika, takiego zawodnika. Ja wierzę mocno w tych piłkarzy, których mam i wierzę w to, że my sobie z tym poradzimy i mówię to z pełną odpowiedzialnością, czy się to komuś podoba, czy się to komuś nie podoba, czy ktoś w to wierzy, czy nie wierzy. Naprawdę dla mnie najważniejsze jest to, czy ja w to wierzę. A ja w to wierzę mocno jako trener i tą wiarą będę na pewno piłkarzy zarażał, ponieważ, tak powiedziałem, wierzę w nich i wierzę w to, że można też ich tym zarazić. Dla mnie nie ma żadnych koszmarów z poprzedniego sezonu. Dla mnie nie ma czegoś takiego, że powtarza się to, co było w poprzednim sezonie. Każdy sezon jest inny. Ten sezon się jeszcze dobrze nie rozpoczął. A gdzie my tutaj możemy mówić o jego zakończeniu? I sport mnie już wielokrotnie nauczył takich rzeczy, że to jest pewnego rodzaju sinusoida i ja mówiłem to na jednych z pierwszych tutaj konferencji prasowych, że będą momenty bardzo fajne, ale będą też momenty trudne. Przyznam szczerze, nie spodziewałem się, że one tak szybko przyjdą, bo okres przygotowawczy jak gdyby wskazywał zupełnie coś innego, ale dobrze, że one przychodzą dzisiaj, kiedy jest początek rozgrywek, a nie w sytuacji, gdyby taki kryzys i seria porażek wyjazdowych miała nas spotkać wtedy, kiedy będzie decydujące rozdanie, bo wtedy byłoby naprawdę niebezpiecznie, bo teraz o takiej serii porażek wyjazdowych możemy mówić, bo myśmy każde spotkanie wyjazdowe przegrali. Jedyne światełko w tunelu, jakie ja widzę, progres, jaki ja widzę, jeżeli chodzi o mecze wyjazdowe, to to, że ten mecz z Tychami był na pewno naszym najlepszym meczem, pomimo przespanej pierwszej połowy, jeśli chodzi o wszystkie mecze wyjazdowe, bo myśmy w tym meczu cały czas mieli inicjatywę, pomimo tego, że była słaba pierwsza połowa i błędy niestety w grze obronnej całego zespołu, które kosztowały utratę dwóch goli. Myśmy mieli wczoraj bardzo wnikliwą analizę, jeżeli chodzi o to spotkanie i piłkarze dobrze to wszystko widzieli, co tam robiliśmy źle. To mimo tego druga połowa to była już zdecydowana dominacja, pomimo nawet i czerwonej kartki dla Tomka Midzierskiego, to myśmy byli drużyną, która cały czas starała się odrabiać tą jedną bramkową stratę, cały czas dążyła do tego, żeby ten wynik zmienić. Szkoda, że tak późno, bo mecz trzeba wygrać od samego początku, a nie dopiero w sytuacji, kiedy jest nóż na gardle. I to musimy po prostu zmieniać w naszej grze i tak pracujemy, żeby ta zmiana nastąpiła i nadeszła jak najszybciej. Cieszy się pan kredytem zaufania u prezesa Dodeły? Czy była już jakaś rozmowa? Ponieważ po skąd pytanie? Ponieważ słuchając pana wypowiedzi po meczu w Jaworznie, to dosyć mocno pan, mocną samokrytykę złożył. Tam parę takich zdań było, że jeżeli będzie pan dalej pracował i tak dalej, to w tym kontekście się chcę wydać. Jeżeli by nie tego, że przytrafiła się porażka w sobotę, to co wtedy? Wie pan, ja bardzo krytycznie się wypowiadałem pod własnym adresem z tego względu, że przychodząc do Legnicy, ja sobie doskonale zdawałem sprawę z tego, po co tutaj przychodzę, to po pierwsze. Ponadto wiem, z jakimi nadziejami tutaj wszyscy podchodzili, mam nadzieję dalej podchodzą, jeżeli chodzi o ten nowy sezon i ja jestem osobą taką, która nie chce zawodzić. Ja nie chcę zawodzić ani prezesa Dadeły, który wiem, jak bardzo się stara i wiem, jak bardzo mu zależy na tym, żeby w klubie było dobrze, żeby ten klub był poukładany, żeby ten klub właściwie funkcjonował i piął się w górę w tabeli, a w konsekwencji awansował do ekstraklasy. Wiem, jak bardzo na tym zależy pani prezes i wszystkim ludziom, którzy są związani z Miedzią i ludziom z marketingu i z bezpośredniego biura Miedzi Legnica, kibicom i piłkarzom. Ja nie chciałbym tego kredytu zawieść, jeżeli ktoś uzna, że ja źle wykonuję swoją pracę. To oczywiście jego obowiązkiem jest mnie z tej pracy zwolnić. Jeżeli ja sam uznam, że ta praca nie przynosi rezultatów, to sam o tym będę umiał powiedzieć, bo nikt mnie nie musi w tych kwestiach uświadamiać. Natomiast ja nie tracę absolutnie wiary. Ja bardzo głęboko wierzę w to, że my tutaj możemy naprawdę dobrze grać, wygrywać i piąć się w górę i realizować cel. Nigdy się nie poddam z tego względu, że też jestem przekonany co do tego, co my robimy na co dzień, jak my chcemy grać. Natomiast też nie chcę być dla nikogo ciężarem. I ja nie wiem, co wydarzy się w sytuacji
gdyby czasem nie udało nam się tutaj osiągnąć dobrego rezultatu w jutrzejszym meczu z Arką Gdynia. Wiem natomiast, czym się charakteryzuje trener, czym się charakteryzuje zawód trenera, że no czasami trener musi zapłacić głową za słabe wyniki zespołu, a takowe na chwilę obecną są, bo Miedź Legnica nie osiąga dobrych wyników, trzeba sobie to jasno powiedzieć. Natomiast Miedź Legnica też nie gra tragicznie źle w piłkę. To nie jest tak, że my w każdym meczu jesteśmy od rywala gorsi, że rywal nad nami dominuje, że my nie mamy nic do powiedzenia. Wręcz przeciwnie, my w każdym meczu mamy przewagę, w każdym meczu mamy inicjatywę i to jest dla mnie to światełko nadziei, które się cały czas tli i świeci i mam nadzieję, że bardzo szybko się rozpali i nie będzie się tylko tliło, tylko będzie bardzo wyraźnie świecić. Ja w tym upatruję ogromną szansę i nadzieję, dlatego absolutnie nie składam broni. Natomiast bardzo cieszy mnie to, że pan prezes Dadeło, też miałem wielokrotnie możliwość się o tym przekonać, we mnie wierzy jako trenera. To też mi bardzo pomaga w pracy. Dodaje takiego dodatkowego bodźca, żeby jeszcze mocniej, jeszcze bardziej w sposób taki wytężony pracować, ale ja absolutnie tego nie chcę nadużywać. Chcę pracować tak, żeby to przynosiło efekty i każdy najbliższy mecz jest dla mnie i dla piłkarzy taką szansą i nie chcę się tutaj absolutnie dołować i martwić, co się stanie, jeśli się stanie tak, jakbym nie chciał, żeby się stało. Ja patrzę optymistycznie, ja wierzę głęboko w to, że my zagramy jutro dobry mecz, że zrealizujemy założenia taktyczne, że będziemy zespołem, który na tym boisku walczy, jest mocno zdeterminowany, chce wygrać i że to będzie takie spotkanie przełomowe dla nas. Ja bardzo w to wierzę i bardzo na to liczę i nawet mówiłem to dzisiaj pani prezes w rozmowie telefonicznej, że mam głęboką nadzieję, że jutrzejsze spotkanie z Arką Gdynia to będzie mecz taki przełomowy, że ten wulkan, który tyka, oczywiście mówię to w przenośni, to będzie wulkan, który się po tym meczu rozbudzi i będzie po prostu przywoził punkty z meczów wyjazdowych i będzie regularnie punktował na własnym stadionie. Po prostu wierzę w tych chłopaków, wierzę w to, co robimy i ktoś może powiedzieć, Stawowy, ty głupoty opowiadasz, ale ja mówię to, co widzę jako trener, jako fachowiec w tej dziedzinie, którą wykonuję na co dzień, że zespół naprawdę nie funkcjonuje źle. To nie ma przełożenia na wyniki sportowe, ale to nie jest tak, że ta drużyna w ogóle na boisku nie funkcjonuje, że tej drużyny nie ma, że ta drużyna jest w kryzysie, że ta drużyna jest zdołowana, że ta drużyna nie potrafi grać. Ta drużyna potrafi dużo, potrafi narzucić sposób grania rywalowi. To się po prostu musi tylko przełożyć na wynik. Jak się to będzie przekładało na wynik, przyjdzie też taka sytuacja, że zejdzie z piłkarzy presja, bo ona niewątpliwie jest. I jeszcze łatwiej się będzie po prostu w takiej sytuacji grać. Czasami trzeba być cierpliwym, a zarazem konsekwentnym, żeby potem odnosić sukcesy. Ja też dam przykład trenera, wielkiego trenera, światowej sławy trenera, pana Van Hala, który obecnie jest trenerem Manchesteru United, który miał 300 milionów euro na transfery, który miał i ma jedną z lepszych ekip w Europie. A zapytany, czy Manchester w tym sezonie będzie walczył o mistrzostwo Anglii, powiedział, że to byłoby wielkim cudem, gdyby po jego przyjściu do klubu, po krótkiej pracy od razu mówić o mistrzostwie Anglii. Przegrał 3 mecze z rzędu, teraz ostatni w Pucharze Ligi. Absolutnie nie chcę się porównywać, tylko ja chcę tutaj wskazać, jak to w sporcie bywa, że czasami się mecze przegrywa po to, żeby zacząć za chwilę wygrywać, jeżeli oczywiście są ku temu przesłanki. Ja w Miedzi Legnica bezwzględnie i z nikim się nie zgodzę, kto mi powie, że takich przesłanek nie ma. Uważam, że takie przesłanki są, jeżeli chodzi o drużynę, jeżeli chodzi o jej postawę na boisku. Ja mogę czasami mieć zastrzeżenia, że drużyna nie od początku wchodzi w mecz, ale to jest kwestia do poprawy, do naprawienia. To nie jest kwestia, że zespół nie umie grać w piłkę. Z tym by było gorzej, gdyby drużyna nie potrafiła grać, gdyby to wyglądało bardzo źle, gdybyśmy z własnej połowy boiska nie mogli wyjść, gdybyśmy żadnych sytuacji nie stwarzali, gdybyśmy z Kretesem przegrywali w sytuacji takiej, gdzie całą jedenastką się bronimy i nic nie jesteśmy w stanie w meczu zrobić. No wtedy można byłoby mówić, że ta perspektywa przed nami jest blada, ale to wygląda zupełnie inaczej. A tak na koniec, wracając jeszcze do Manchesteru United, to kiedyś trenerem tam był Ferguson. I on przez pierwsze 2 albo 3 lata przegrywał wszystko, co było do przegrania. I Mistrzostwa Anglii, i Puchary Anglii. Pierwszy kandydat do tego, żeby go wyrzucić.
Natomiast tam znalazł się ktoś mądry, który poczekał, był cierpliwy i potem przyszły pasma sukcesów. I ja nie mówię tego absolutnie pod własnym adresem i nie mówię tego po to, żeby się tutaj bronić albo żeby liczyć na to, że pan prezes Dadeło odsłucha tą konferencję prasową i pomyśli sobie, no to tak, to ja zestawowego zrobię Fergusona Legnicy. Tylko mówię, że czasami trzeba naprawdę być cierpliwym, poczekać, nawet przełknąć taką gorzką pigułkę, jaką ja przełykam teraz. I biorę to wszystko na klatę, nie po to, żeby dawać jakiś parasol ochronny piłkarzom, tylko uważam, że jestem sternikiem tej ekipy, tej drużyny i ja muszę to brać wszystko na swoje piersi i ta odpowiedzialność na mnie spoczywa. Ale tak, pan pytał o ten kredyt zaufania. To też pomaga w pracy, jeśli taki kredyt zaufania ma i jeśli ktoś jest po prostu cierpliwy. A ja cierpliwy jestem i konsekwentny w tym, co robię, a przede wszystkim mam wiarę w drużynę, w to, co z drużyną robię i głęboko wierzę, powtarzam to raz jeszcze, ja głęboko wierzę w to, że w Legnicy będzie dobrze i jak tutaj będziemy siedzieli, no bo też wierzę głęboko w to, że dane nam to będzie, będziemy tutaj siedzieli i podsumowywali sobie rundę jesienną, to będziemy zupełnie w innych nastrojach i jak wrócimy do chociażby dzisiejszej konferencji, to wrócimy do niej w sposób taki humorystyczny, że no był taki trudny okres, ale dlatego, że byliśmy cierpliwi i konsekwentni, żeśmy to przetrzymali. Wiem, że kibice są zawiedzeni, bo to nieraz widzę w Legnicy, ale widzę też jedną rzecz, że podchodzą do tego wszystkiego z wielką troską i to jest dla mnie też budujące, że chcieliby, żeby było lepiej, ale wierzą, przynajmniej ci, których spotykam. Ale też wiem, że na pewno jest duża grupa takich ludzi, która przestała wierzyć, duża grupa takich ludzi, która chciałaby tutaj zmian. No to jeżeli mogę z tego miejsca apelować o cierpliwość, o zrozumienie i o chwilę czasu, to właśnie chciałbym to zrobić, bo czasami jest tak, że dzisiaj się kogoś krytykuje, dzisiaj się na kogoś wiesza różnego rodzaju niezbyt miłe rzeczy, po czym mija tydzień czy dwa tygodnie i temu komuś się bije brawo. No taki jest po prostu sport, tak to jest skonstruowane i ja to jako trener doskonale rozumiem i liczę na to, że więcej będzie braw na koniec rundy niż jakiegoś tam smutku czy krytyki.